Zapraszam Państwa na wykład Filmy grozy w okresie międzywojennym. Czym jest w ogóle groza? Można ją opisać jako sposób przedstawienia rzeczywistości, który wprowadza jakiś element nadprzyrodzony zazwyczaj, choć nie zawsze jest to konieczne, ale uwypuklenie tego nadprzyrodzonego lub niezwykłego elementu ma wywoływać u widza, czytelnika strach, obrzydzenie lub szok. Groza oczywiście rozpoczęła się jako gatunek literacki i do najważniejszych prekursorów tego gatunku możemy zaliczyć XIX-wiecznych amerykańskich pisarzy takich jak Edgar Allan Poe czy H.P. Lovecraft. I to właśnie z twórczości pisarzy bardzo często korzystali pierwsi filmowcy, którzy podjęli się stworzenia tego gatunku. Za najstarszy film grozy zazwyczaj uchodzi francuski film Rezydencja Diabła z 1896 roku. A jest to krótki, właściwie 3-minutowy film wprowadzający diabła, wampiry, kościotrupy, czyli takie już najczęściej występujące postacie w późniejszych filmach. Jednak prawdziwy początek kina grozy czy horrorów, z języka angielskiego tak można też je przecież określić, to są czasy powojenne. Nieprzypadkowo to w Niemczech, Niemcy uchodzą za kraj, w którym rozwinął się horror. Było kilka przyczyn. Przede wszystkim pewne przyczyny społeczne. Niemcy po I wojnie światowej były społeczeństwem przegranym, zniszczonym, biednym, borykającym się z wieloma problemami, także natury politycznej, nie tylko egzystencjalnej. Ten niepokój powodował, że twórcy chętnie sięgali po ten gatunek. Kino niemieckie też w tym czasie zaczyna klarować się stylistycznie. Powstaje tak zwany ekspresjonizm, a więc taki nurt filmowy, który kładzie nacisk na taką specyficzną, często dzisiaj byśmy powiedzieli przesadzoną grę aktorów, budowanie napięcia przy pomocy światła i cienia oraz podejmuje tematy, które są nieobce horrorom, między innymi choroby psychiczne, obecność zmarłych, czy tak jak jeśli Państwo słyszeli wcześniej, tematy związane z fantastyką naukową. Tutaj w ogóle należy te gatunki w jakiś sposób spróbować oddzielić, dlatego że granica pomiędzy nimi jest często nieostra. Ciężko powiedzieć, czy dany film zalicza się bardziej do kina grozy, czy do science fiction. Ja przynajmniej zdecydowałem, że tą granicę wyznaczę przez pewną rzetelność naukową. Jeśli celem filmu jest ukazanie pewnego zjawiska naukowego, dyskusja nad pewnym problemem, jest to kino science fiction. Natomiast jeśli film wykorzystuje pewne wynalazki naukowe, pewne idee po to, żeby zbudować pewne napięcie, pewną grozę, jest to jednak horror. Stąd kilka filmów, które chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować, znajdą się, mogą być określane również jako filmy czerpiące z dorobku fantastyki naukowej. Za pierwszy prawdziwy horror i przy okazji pierwszy horror psychologiczny uchodzi Gabinet doktora Caligari. Jest to niemiecki film z roku 1920. Reżyserem był Robert Wiene. Ten film uchodzi za jedno z największych arcydzieł w historii kina i często nawet określany jest jako pierwszy film zasługujący na ten status. Gabinet doktora Caligari w dużej mierze ukształtował też niemiecki ekspresjonizm. Stał się takim filmem wzorcowym do tego gatunku. Podejmuje on problem choroby psychicznej w bardzo nietypowy sposób. Dlatego, że film, nie chciałbym tutaj Państwu zdradzać, jeśli ktoś tego filmu jeszcze nie widział, ale jakby zawiera pewną niespodziankę na końcu,
Coś, co zresztą później dało początek tak zwanemu z angielska twist, a więc taki nagły zwrot sytuacji, który ukazuje wcześniejszą opowieść w zupełnie innym świetle. W każdym razie film ten opowiada historię doktora Caligari, który jest takim obwoźnym artystą pokazującym człowieka chorego z pewnym zaburzeniem snu, który według niego od swojego urodzenia znajduje się w śnie, ale dzięki Caligariemu może komunikować się i odpowiadać na pytania. Na te pytania zawsze odpowiada prawdę. Caligari okazuje się jednak mordercą, który wykorzystuje właśnie tego swojego podopiecznego do popełnienia zbrodni. Gabinet doktora Caligari jest też filmem, który można interpretować na wielu płaszczyznach: psychologicznej, politycznej. I często uważa się, że zawiera wręcz pewne przesłanie, które mówi o zagrożeniu państwa niemieckiego dyktaturą. Z tego powodu jest to film, który nawet można byłoby określić jako film proroczy, który miał zapowiedzieć rządy nazistów i Hitlera. Kolejnym filmem, który nawiązuje do tematyki chorób psychicznych, jest Dr. Jekyll i Pan Hyde. Amerykański film z roku 1931, a więc już film dźwiękowy, w reżyserii Rubena Mamuliana. Film ten powstał na bazie powieści Dr. Jekyll i Pan Hyde Roberta Louisa Stevensona. Opowiada historię szanowanego naukowca, doktora, który po zażyciu pewnego specyfiku zmienia się w coś, co moglibyśmy po jungowsku nazwać emanację swojego cienia. Osobę, która jest brutalna, nie waha się przed popełnianiem morderstw, jest też w jakiś sposób bardzo zwierzęca, a więc nawiązuje do pewnych rząd ukrytych w tym człowieku. Oczywiście, jak to bywa w amerykańskich filmach, obraz kończy się happy endem, w którym popełniający przestępstwa, popełniający przede wszystkim morderstwa, Pan Hyde zostaje zastrzelony. Ówczesny film grozy operuje też bardzo częstym motywem szalonego naukowca czy maga, który tworzy z nieożywionej materii jakiś żyjący byt. I pierwszym głośnym takim filmem był Golem w reżyserii Paula Wegenera. Właściwie były to trzy filmy, które Wegener, niezadowolony z rezultatu kolejnych, kręcił raz po raz, ale nie wszystkie dotrwały do naszych czasów. Najbardziej znana jest wersja z roku 1920. Jest to także jeden ze sztandarowych filmów niemieckiego ekspresjonizmu. Film ten opowiada starą żydowską legendę o tym, o rabim Lewie z Pragi, który, aby bronić Żydów przed atakami, tworzy golema, a więc lepi człowiekopodobną postać z mułu czy błota znajdującego się na dnie Wełtawy przepływającej przez Pragę i przez użycie odpowiedniego, nasyconego magią słowa ożywia swój twór. Oczywiście golem wkrótce przestaje słuchać swojego pana i przynosi wiele zniszczeń. Golem powstał na podstawie książki, powieści Gustawa Meyrinka o tym samym tytule. Warto także dodać, że tytułowego stwora zagrał reżyser, a więc Paul Wegener. Podobny motyw tworzenia nowego bytu z materii nieożywionej zawiera film Frankenstein w reżyserii amerykańskiego reżysera Jamesa Whale'a z roku 1931, w którym rolę monstrum Frankensteina wcielił się Boris Karloff,
który później zasłynął przede wszystkim z wielu innych horrorów w amerykańskiej wytwórni Universal Studios. Historia opowiada o szalonym naukowcu Frankensteinie, który zwłok ożywia zwłoki przy pomocy elektryczności. Jednak przez przypadek w zwłokach tych znajduje się mózg mordercy. Dlatego potwór Frankensteina, czy monstrum Frankensteina, okazuje się później zagrożeniem. Film ten wywarł wielki wpływ na kinematografię, między innymi przez swój nietypowy wizerunek, makijaż, efekty specjalne. Bardzo popularnym motywem w horrorach, zresztą nie tylko w okresie międzywojennym, są wampiry. Właściwie ciężko wyobrazić sobie ten gatunek filmowy bez ich obecności. Jednym z pierwszych, a na pewno pierwszym najważniejszym filmem o wampirach jest Nosferatu, Symfonia Grozy. Jest to kolejny klasyczny film niemieckiego ekspresjonizmu z roku 1922 w reżyserii Murnaua. Film ten jest taką nieoficjalną, wręcz piracką ekranizacją Drakuli Brama Stokera. Zresztą z tego powodu później został w niektórych krajach zakazany z powodu naruszenia praw autorskich. Jednak stał się filmem wręcz kultowym. Opowiada historię hrabiego Orloka, który jako wampir nabiera pewnej namiętności, czy jak to inaczej powiedzieć, który owładnięty namiętnością do żony swojego gościa przybywa do fikcyjnego niemieckiego miasta. Zdjęcia były kręcone w Wismarze i w Lubece i rozpoczyna w tym mieście, rzuca na to miasto terror i strach. Zobaczmy kilka najklasyczniejszych scen z tego filmu, między innymi scena na schodach, gdzie widzimy tylko cień hrabiego Orloka. Scena ta no, do dzisiaj należy chyba do najsłynniejszych kadrów filmowych. W rolę wampira wcielił się niemiecki aktor Max Schreck, o którym krążyło wiele legend. Między innymi wielu ludzi mówiło, że sam był wampirem. Na pewno jego budzący niepokój wygląd musiał mieć wpływ na takie opinie. Oficjalną adaptacją powieści Brama Stokera jest już amerykański film z 1930 roku Książę Dracula w reżyserii Todda Browninga. W tytułową rolę wcielił się węgierski aktor Bela Lugosi. Wcielił się pochodzący z Węgier aktor Bela Lugosi. Lugosi stał się później wielką gwiazdą filmów grozy i występował często z wspomnianym wcześniej Borisem Karloffem, tworząc jeden z najbardziej znanych duetów filmowych horroru. Warto zwrócić uwagę, jak bardzo różni się wizja wampira u Browninga od wizji Murnaua. Nosferatu jest, czy hrabia Orlok jest wampirem potworem, jest brzydki, przynosi tylko grozę, strach i co ciekawe, tak jak w najdawniejszych europejskich wierzeniach o wampirach, ta postać związana jest także z plagą, z chorobami. Wraz z hrabią Orlokiem do miasta przybywają szczury roznoszące chorobę. Natomiast Dracula w filmie Browninga należy już do zupełnie innego rodzaju wampirów. Jest czarujący, przystojny i jest potworem tylko w środku. Dlatego, że potrafi czarować ludzi, zdobywać sobie z łatwością ich sympatię. Skoro była mowa o wampirach, nie może zabraknąć także przykładu filmu o wilkołakach. To kolejna produkcja z Universal Studios, które wyspecjalizowało się w pokazywaniu filmów o potworach. Ich klasyczny cykl opowiada oprócz
Drakuli czy wilkołaków, także historie o mumiach, duchach czy zombie. Film, który chciałbym Państwu zaprezentować, to Wilkołak z Londynu w reżyserii Stuarta Walkera z roku 1935. W jaki sposób jest tutaj ukazana likantropia? Główny bohater, botanik, zaraża się przez ugryzienie wilkołaka w Tybecie. I początkowo ignoruje różnego rodzaju objawy tego schorzenia, ale ten wewnętrzny wilkołak stopniowo zaczyna zdobywać władzę nad jego ciałem i umysłem. Przez co zaczyna popełniać zbrodnie, stopniowo zmieniać się w dzikie zwierzę. I podobnie jak w przypadku doktora Jekylla i pana Hyde'a, ten film również kończy się śmiercią tytułowego bohatera, wilkołaka, który zostaje zabity za swoje czyny. Film ten jest też bardzo znany z powodu swojej charakteryzacji, która wpłynęła na późniejsze wizje różnych wilkołaków, między innymi tego granego przez Jacka Nicholsona, prawdopodobnie najsłynniejszego wilkołaka w historii kina. Nie może także zabraknąć motywu nawiedzonego domu, który później wykorzystywany jest w wielu filmach grozy, właściwie do dzisiaj. Pierwszym takim głośnym filmem opowiadającym o nawiedzonej rezydencji jest Kot i Kanarek na podstawie powieści Johna Willarda w reżyserii niemieckiego reżysera, w reżyserii Paula Leni. Jest to film amerykański z 1927 roku. Można określić, że jest to jeden z pierwszych horrorów komedii, dlatego że wątki grozy mieszają się w nim z wątkami komediowymi. Sam film opowiada o rywalizacji o spadek właśnie w takiej nawiedzonej rezydencji, a do historii kina przeszła słynna scena z pojawiającą się znikąd ręką straszącą jedną z głównych bohaterek filmu. Kolejny klasyczny amerykański film grozy z tamtych czasów to Upiór w operze w reżyserii Ruperta Giuliana z 1925 roku. Polskie tłumaczenie wskazuje na upiora, ale w praktyce istotą, która straszy w paryskiej operze, jest potwornie zniekształcony człowiek. Fabuła filmu mówi o jego tragicznej miłości do jednej z występujących w operze artystek i próbie zrobienia z tej artystki gwiazdy. Jednak owo monstrum nie waha się przed morderstwem, przed popełnianiem innych zbrodni. Dlatego jak wielu tego typu filmów, zwłaszcza amerykańskich, ponosi na samym końcu śmierć. W okresie międzywojennym nie mogło zabraknąć także filmów, w którym głównym źródłem strachu jest mumia. Nawiązanie do dawnej kultury Egiptu, budowanie tajemniczości na podstawie fascynacji tą kulturą odniosło wielki sukces w Stanach Zjednoczonych. Jest to zresztą jeden z filmów tej klasycznej serii Universal Studios na temat potworów. Główną rolę, podobnie jak w przypadku Frankensteina, zagrał Boris Karloff. W dzisiejszym kinie bardzo popularnym motywem są zombie, ale warto pamiętać o tym, że już w okresie międzywojennym powstały pierwsze filmy mówiące o tym zjawisku. Jednym z pierwszych jest film Victora Halperina Białe zombie z roku 1932. Jest to amerykański film, w którym w rolę mistrza czy pana zombie wcielił się Bela Lugosi. W przeciwieństwie do późniejszych filmów ten obraz zachowuje pewne elementy oryginalnej haitańskiej kultury, z której wywodzi się w ogóle pojęcie zombie. Grany przez Bela Lugosi antagonista jest, można powiedzieć, zdeprawowanym mędrcem, który
tworzy z ludzi zombie, żeby wykorzystać ich do własnych celów. No i podobnie jak w tego typu filmach, zostaje ostatecznie pokonany przez głównego protagonistę. Białe Zombie jest ekranizacją książki Williama Seabrooka Magiczna Wyspa. Rozgrywa się na południu Stanów Zjednoczonych, czyli wprawdzie nie na Haiti, gdzie dominują wierzenia wudu wywodzące się przede wszystkim z Afryki Zachodniej, ale również na południu Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w Nowym Orlanie. Tego typu wierzenia są silne i zazwyczaj noszą nazwę hoodoo. Ostatni film dotyczy tematyki demonów, porowania na czarownicę. Jest to szwedzko-duński film w reżyserii Benjamina Christiansena Czarownice z roku 1922. Reżyser, Duńczyk z pochodzenia, spędził kilka lat na wyszukiwaniu informacji, wizerunków różnych demonów, które były charakterystyczne dla wielu kultur. Zainspirował go przy tym klasyczne dzieło na temat polowania na czarownicę, a więc Młot na czarownicę. I swój film zbudował na zasadzie pewnego paradokumentu. W pierwszej części prezentuje właśnie wierzenia, sylwetki różnych demonów. Później przechodzi już do kwestii samego polowania na czarownicę. Wszystko to jednak jest zilustrowane fabularnymi fragmentami przedstawiającymi kontakty z siłami nieczystymi, między innymi Sabbat Czarownic. Wprawdzie Christiansen ukazuje w swoim filmie magię, satanizm czy zabobony takie jak oskarżanie czarownic właśnie o niecne czyny, jednak kieruje się bardzo racjonalistycznymi przesłankami, próbując pokazać, że kobiety, które były masowo oskarżane i często zabijane z powodu swojego rzekomego czarownictwa, były tak naprawdę osobami psychicznie chorymi. Niemniej jednak Czarownice są filmem, który do dziś może budzić wiele kontrowersji i w tamtym okresie należał w wielu krajach do filmów ocenzurowanych. Pod tym względem należy przypomnieć o ważnej sprawie. W roku 1934 amerykańskie kino zaczyna podlegać cenzurze. Z inicjatywy senatora Hayesa w filmie nie można ukazywać takich tematów jak homoseksualizm, jak seks przedmałżeński. Pocałunek może trwać tylko krótką chwilę. Natomiast filmy muszą promować wartości rodzinne i państwowe. I pod wieloma względami był to koniec złotej ery horrorów, dlatego że wiele z tych filmów, które dzisiaj Państwu pokazałem, powstało przed tym rokiem, a te, które są już późniejsze, jeśli chodzi o filmy amerykańskie, nie mogły zawierać już tak śmiałych scen. Z tego powodu można powiedzieć, że dzisiaj wprawdzie horror jest gatunkiem niszowym. Trudno powiedzieć, żeby po wojnie najwybitniejsze osiągnięcia kinematografii dotyczyły akurat filmu grozy. Jednak w okresie międzywojennym, zwłaszcza w pierwszych latach i zwłaszcza w Niemczech, horrory takie jak Gabinet doktora Caligari, Nosferatu, Czarownice czy Golem należały na pewno do najwybitniejszych przykładów sztuki filmowej z okresu międzywojennego.